So, welcome everybody to the Martin E. Segal Theatre Center here at the Graduate Center of CUNY. My name is Frank Kenschke, I'm the director of the program. This is a great day for us. Not only this is the beginning of the spring season, we start our programs in March, and it is also a great, great honor to have one of the great living European directors with us, and this is Krystian Lupa, who is here. We are looking forward to a really interesting, I think, and hopefully also inspiring conversation. The Segal Center bridges academia and professional theater, international and American theater. So we contribute, I think, you know, towards an understanding and a conversation what theater means and performance in the 21st century. We have a fantastic audience tonight, so many familiar faces and great faces of the New York theater community. Really, thank you all for coming. And I would like to ask Krystian and the translator Jose to come over now, and I think we are going to start the evening. Thanks also to Tomek, who helped us so much to put it all together, and please do come here. Good afternoon. Well, again, good afternoon and welcome. It's in your printed in your brochure, but I still want to take a little moment to read the biography. Krystian Lupa, born 1943, is truly one of the greatest European living theater directors. He studied in Poland physics, graphic design, as well as directing film and directing theater. He collaborated with Konrad Swinarski and was influenced, truly influenced, by the work of Tadeusz Kantor, but also at a time when Kantor was not yet fully accepted, I think, by the theater scene also in Poland. He is famous for his unique method of working with the text and actors in a specific, organic way, and we will talk a little bit about this. And he describes his work as a laboratory rehearsal, like a laboratory setting, a bit like perhaps like in the sciences where we are in here in this building. Productions have been based on texts of Robert Musil, Thomas Werner, Dostoevsky, Rilke, Witkiewicz, Gombrowski, Gombrowicz, and many arts awards have been given to him. The Witkacy Prize, the Critics Circle Award, the Gold Gloria Artist Medal, Order of Polonia Restituta, Ordre des Arts et des Lettres, and the Austrian decoration for science in the arts. So as you can hear from this very short bio, one that could be much longer, this is a very highly decorated worker in the vineyard of theater in performance, and in chess terms, he would be a grandmaster. And it is truly for us a great honor to have him here. So the evening tonight will serve a bit a look at his work, as his artistic career, but also of the situation of theater in Poland, Europe, and in America at the moment. I also would like to welcome the viewers from HowlRound TV. I don't know if you know the site. HowlRound is an initiative to really stream and live stream significant event in the country that happened around theater and performance, and we are honored and proud to be collaborating with HowlRound, so I'd like hello to our viewers. So maybe we start. How do you feel being in New York? Ja uwielbiam Nowy Jork. Nie jestem chyba w tym momencie jakimś bo takich uwielbiających Nowy Jork jest cała masa oczywiście. I love New York and I am among many who love New York. Uwielbiam energię tego miasta. I love the energy of this city. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, to patrzę, co jest nowego wybudowanego. Every time I come here, I look what's new, what has been built. Patrzę teraz na te takie ołówkowe, bardzo cienkie wieżowce, które
wyskoczyły nad parkiem centralnym. Now I look at the pencil buildings overlooking Central Park. I to jest niesamowite. Mnie się to podoba, to znaczy jest w tym jakaś wariacka myśl naprawdę. I like it. There is some crazy thought in this architecture. Nagle coś nowego, bo ten oczywiście jak się w pewnym momencie człowiek zagłębi w Central Park i spojrzy na te ściany południową, to jest to jeden z piękniejszych widoków dla mnie. And when one goes deep into Central Park and turns around and look at the southern wall, it's an unbelievable view. I nagle ten widok jest zupełnie nowy, inny. And it's new. It's something, there's something different about it. To jest ekscytujące. And that's quite exciting. No i oczywiście, jak powiedz, natychmiast człowiek jest w wirze tego, co miasto oferuje. And one of course gets right into the whirlwind of what zobaczyć the city stare has rzeczy, które kocham. To see some a few things that zobaczyć muzea. See the museums. I chodzić. To jest niesamowite, że Manhattan jest do spacerów. Manhattan is a great walking. Nigdy nie wsiadam w metro. I never get into the subway. Bo akurat metra nowojorskiego nie znoszę. Because I don't particularly like the New York subway. Nawet jakby jako widz pewnych filmów boję się tego metra nowojorskiego. And even as a someone who watches films about New York, I'm a little bit afraid of the subway. To jest też miasto oczywiście, które człowiek zna jak swoje z tych pejzaży ulubionych, jakby powiedzieć, mitycznych filmów. And of course this is a city that one knows from the landscapes of a lot of very famous films. Oczywiście dobrze pamiętam, robiliśmy parę lat temu Andy Warhola. A few years ago we did Andy Warhol. Bardzo taki dziwny spektakl. A strange spectacle. W którym wypełnialiśmy nieznany moment, nieznane godziny Andy Warhola. In which we were trying to fill out the unknown hours, the unknown moments in life of Warhol. I wtedy chodziliśmy po Nowym Jorku, patrząc, gdzie była fabryka srebrna na przykład, and już we walked nie around ma. The city looking where his famous factory was. I po tym Nowym Jorku lat 60. The New York of the 1960s. Które ja jakby dla mnie, też jestem jakby człowiekiem lat 60. And I'm also a man of the 60s. Bo każdy gdzieś tam liczy czas swojej młodości jako punkt wyjścia, prawda? Everyone treats his youth, the years of his youth as a point of departure. No i tak dalej, i tak dalej. Nowy Jork to jest miasto, które czuję w jakimś sensie jako miasto ojczyste. In a way I take New York as a kind of a father city. Bo tu jest kawałek mojego własnego mitu. Kawałek mojego własnego mitu. And it's a piece of my own myth. Well, thank you very much. Coming to America and seeing our performance, has that influenced your work ever? Well, who do you follow? Has American theater and performance influenced his work? Amerykańskie. Powiedziałbym, że na pewno wielki wpływ od razu mogę powiedzieć. Miały liczne filmy i literatura amerykańska. Well, right away I can say that I was under enormous influence of American films and literature. Kiedy byłem młodym człowiekiem i
oglądałem Living Theatre, na przykład, kiedy oglądałem Teatr La Mamma. When I was a young man and I looked at the Living Theatre. To były spektakle wnoszące, jakby powiedzieć, jakieś nowe pierwiastki do tego, powiedziałbym, każdy młody człowiek tworzy sobie taki, powiedziałbym, prywatny zrąb awangardy. These were the performances which made for elements of something that... Te spektakle na pewno wzięły udział w budowaniu tego mojego prywatnego, mojej prywatnej mitologii. My own private mythology. Ale oczywiście to są wszystko spektakle, to były wszystko spektakle, które oglądałem w Europie, w Polsce. But these were, of course, performances that I saw in Europe, in Poland. Kiedy zacząłem bywać tu w Nowym Jorku, when I started to visit New York, ta wielka fala awangardowego teatru amerykańskiego już była w gruncie rzeczy miniona. The great wave of American avant-garde theater has already passed. No więc, jakby powiedzieć, nadrabiałem zaległości i oglądałem broadwayowskie spektakle. So I had to make up for what I lost and I watched a lot of Broadway performances. Bo to jest coś, czego, jak powiedzieć, w Europie nie za bardzo znamy. Broadway is something that is not very well known in Europe. To nie jest moja bajka, może. It's not my favorite tale. Ale zawsze to były niezwykłe przeżycia. But it always offered a great experience. Wczoraj byłem po raz drugi na Fantomie w Operze. Yesterday I was for the second time I watched the Phantom of Opera. Ponieważ zostałem przez Harolda Prince'a zaproszony. Since I was invited by Harold Prince 20 lat temu, 20 years ago. Który bardzo chciał, żebym zrobił tutaj w Stanach musical. And he wanted me very much to do a musical here in New York. No ale kiedy zobaczyłem Fantoma w Operze, but when I saw the Phantom to stwierdziłem, że nigdy musicalu nie zrobię, bo nie umiem, na pewno nie umiałbym go zrobić. I came to the conclusion that I would never do a musical because I just wouldn't know how to do it. So I think it was Andrzej Wirt who said that Poland was a superpower for in theater. If you think about Kantor, Kurtowski, Witkiewicz, Gombrowicz, Mrazek, Wyspiański, and so many, many on. You are part of the legacy, and you've been educated. Smolarski and others, but still, do you quoted Living Theatre. Did you feel closer to Living Theatre than to Kurtowski? Jeśli mam wybrać z tych wielkich takich, powiedziałbym, poprzedników. If I had to choose from my great predecessors. W gruncie rzeczy tego dziedzictwa grodowskiego na pewno. I would certainly mention the heritage of Grotowski. Bo kiedy mówimy o Living Theatre, to na pewno, jakby powiedzieć, jest to ten nurt. Because when we talk about Living Theatre, that's the current. Ja bardzo mocno przeżyłem, pamiętam to, jeden spektakl Living Theatre, który widziałem w życiu. I remember and I have had great experience watching one staging of Living Theatre. W tej chwili, ponieważ zaskoczył mnie ten nurt, akurat nie jestem przygotowany na to,
nie jestem w stanie powiedzieć tytułu tego spektaklu. I am a little bit surprised, so I can't remember exactly the name of that particular. Który widziałem na Festiwalu Teatru Otwartego we Wrocławiu. Which I saw at the Festival of Open Theater in Wrocław. Ale wtedy, jakby powiedzieć, uderzyła mnie jednak, jakby powiedzieć, bardzo jakby powiedzieć, odrębna poetyka. But I was struck by its separate poetics. Która jednak jakby bardzo różniła ten spektakl od tej tak zwanej grotowszczyzny, bo prawda, wpływy Grotowskiego na cały świat rozlały się. Differed significantly from the mainstream Grotowski follower. Ja zawsze jakoś walczyłem z Grotowskim i z jego pewnym, jakby powiedzieć, nie z Grotowskim reżyserem, ale z Grotowskim guru. I always fought with Grotowski, not Grotowski the director, but Grotowski the guru. Zawsze z pewnym niedowierzaniem i z pewnym dystansem. Dose of disbelief and distance. Byłem w stosunku do takich, jakby powiedzieć, ludzi, których nazywaliśmy oświeconymi, czy jakby powiedzieć, którzy, prawda, mieli ten wyższy wgląd w tajemnicę człowieka. Wiadomo, że każdy człowiek chce posiąść tę tajemnicę, powiedziałbym, człowieczeństwa. Well, of course, everyone wants to try to take a possession of the secret of being. Ale na tej drodze popełniamy wiele samozakłamań. On this way they commit a lot of self. Byłem natomiast absolutnie od samego początku wielbicielem Kantora. But from the very beginning I was also a great admirer of Kantor. Kantor zawsze nazywał Grotowskiego złodziejem. Kantor always called Grotowski the thief. Bo twierdził, że Grotowski wszystko z niego wziął. Because he maintained that Grotowski took everything from him. Co nie jest prawdą oczywiście, bo jednak Grotowski zupełnie inną szkołę aktorską proponował. Because Grotowski proposed a completely different acting school. Natomiast to, co dla mnie było niezwykłe w Kantorze, to właśnie, jakby powiedzieć, jego absolutna, niekompromisowa szczerość artystyczna. What was absolutely amazing in Kantor was his uncompromising honesty. Kantor nie udawał, jakby powiedzieć, oświeconego. He didn't pretend mędrca, the enlightened wise man, ofiarującego światu drugiemu człowiekowi swoje przedstawienia, who offers his performances to the whole humanity. Uderzał, jakby powiedzieć, bez żadnych osłonek swoim ego, swoim, jakby powiedzieć, ludzkim pragnieniem odciśnięcia, artystycznego odciśnięcia. He was striking at his own ego. Ja, artysta, odciskam ślad na drugim człowieku. To jest, jakby powiedzieć, przekaz mojego dzieła, dzieła sztuki. His message was, I, the artist, impress myself on you or on another person, on the viewer. To circle back to your work, your contribution or your discoveries is something you could also call the landscape, your interest in the landscape of the actor or the play.
I think it was Heiner Müller who said the landscape of America changed his work, but of course, landscape, Heiner Müller said the landscape experience changed. Of course, it's something different, but tell us a bit about your idea of the landscape of this organic theater and your discoveries. W gruncie rzeczy przez większość mojego życia zainteresowany byłem I zafascynowany byłem drogą aktora. For most of my life I was interested in the way of the actor. Do osiągnięcia przekazu po pierwsze. How they work to reach a message. Przekazu własnej wyobraźni. To arrive at a message and a transmission of one's imagination. Wyobraźni, którą nazwaliśmy właśnie pejzażem, krajobrazem. Imagination, which we are calling a paysage, a landscape. To, co w gruncie rzeczy, jakby powiedzieć, artysta, każdy artysta ma jako oryginał, zanim zacznie przekształcać go w przekaz artystyczny. The original idea that every actor has before he begins to transform it into a performance. Co jest twoim wyobrażeniem postaci, którą chcesz najpierw poznać? What is his idea of the figure, a person that he wants to get to know and then transmit to? A później dopiero przekazać. Bardzo często droga aktora jest zbyt pospieszna. Often the actor's way is too fast. Aktor nie zadaje, nie znajduje dość czasu, żeby poznać postać, którą ma zagrać. To have enough time to actually get to know the character that he's portraying. A już ją przekazuje. And already has to transmit it. No bardzo często, prawda, jakby powiedzieć, nasze nasze pospieszne robienie spektaklu. Our accelerated production of a performance. Dążące wyłącznie do efektu. Which aims only at the effect. Nie pozwalają aktorowi na, powiedziałbym, najważniejsze doświadczenie. Does not permit the actor to have the most important experience. W moim głębokim przeświadczeniu aktor ma, jakby powiedzieć, dostęp do poznania drugiego człowieka. Deeply believe that an actor has a way to get to know another being. Głębszą niż psychiatra. That is deeper than a psychiatrist. Ma fenomenalny, jakby powiedzieć, okazję. He has a phenomenal opportunity. Być człowiekiem, to be a human being, jakby powiedzieć, laboratoryjnym, być człowiekiem, tym, jakby powiedzieć, próbnym, nie spalać, prawda, normalnie każdy żyjący człowiek niejako spala w życiu tego swojego człowieka. To prototype human being, so to speak, rather than to burn. Natomiast aktor, prawda, jakby powiedzieć, ma człowieka, który może eksperymentować. But an actor has a person with whom he can experiment. Wielokrotnie przeprowadzać sytuację. Lead through a situation multiple times. Które w życiu, jakby powiedzieć, normalnym, mamy okazję wyłącznie jednorazowo przeżywać. Whom we have an opportunity in real life to experience only once. I w momencie, w którym, jakby powiedzieć, pójdzie tą drogą, powolną drogą. And when an actor
begins to go on this slow way do rozpoznawania w sobie to recognize in himself człowieka, którego będzie grał the person he's going, the character, the person he's going to perform w jaki sposób to jest możliwe? It is in a way in which it is possible. Przez wiele lat, zarówno w trakcie jakby powiedzieć naszych realizacji, jak i warsztatów z aktorami. For many years working on various performances and in workshops with the actors. Tworzyliśmy drogę. We created a way. Ja nie lubię słowa metoda. I don't like the word method. Więc powiedzmy sobie drogę. So that's why I'm saying way. Wewnętrznego monologu. A way of internal monologue. Doświadczenie wewnętrznego monologu, czyli to tego strumienia, który normalnie jakby człowiek w swoim wnętrzu zawsze prowadzi. The experience of internal monologue. Tak monolog, który człowiek w swoim wnętrzu zawsze prowadzi, każdy żyjący człowiek. In the internal monologue that everybody conducts with him or herself. Ale można powiedzieć, posłużyć się tym, powiedziałbym, naszym ludzkim wewnętrznym monologiem. And one can use our own internal monologues jako drogą rozpoznawania postaci, do której as a way of recognizing and cognizing the person, the character. Bardzo osobistej podróży. And it is a personal journey, do której, jakby powiedzieć, biorę własne doświadczenia życiowe. For which I also take into account biorę all life experience. Biorę postaci z mojego życia. I take personages from my own life. Archetypowe postaci, matka, ojciec. Archetypical personages, mother, father. Przyjaciel, żona, mąż. Wife, husband. Wróg i tak dalej. Posłużenie się tym wewnętrznym monologiem jako pewnego rodzaju narzędziem samopoznania. And using that internal monologue as an instrument of autocognition. Zanim zacznę budować postać, jakby to powiedzieć, dla efektu. Before I start to construct a character for some kind of an effect. Dla mnie najbardziej fascynujące jest to, for me, the most fascinating, że aktor jest najdoskonalszym narzędziem poznania drugiego człowieka. Is that an actor is the most perfect instrument for the cognition of another person. Jaki istnieje. That exists. Aktor, który idzie drogą właśnie, jak powiedzieć, monologu i drogą improwizacji. An actor who follows the way of a monologue and improvisation. Thank you very much. And I think, I don't know if you were able to see Kalkwerk, which was at the Lincoln Center some years ago. So work doesn't travel so often, but it is quite amazing, his discoveries, also his reworking of a literary classic of novels. But Krystian, I ask you how you feel in New York. So how do you feel in Poland right now? What is your inner monologue? No tak, właściwie... Well, yes. To jest dobra droga. Actually, it's... Właśnie, jakby powiedzieć, bo osobisty monolog. Proclaim my own personal monolog. Artysty, który gubi się w swoim kraju. And of an artist
who is becoming lost in his own country. Jako w przestrzeni, w którą każdy z nas potrzebuje. As a space which each of us needs. Bo w tej chwili w gruncie rzeczy wszystkie te, nazwijmy, kryteria, takie jak narodowości, patriotyzm, i jak poczucie narodowej tożsamości i tak dalej. A sense of national identity. Wszystko to w tej chwili w nowoczesnym świecie powoli się roztapia. All of this in the modern world becomes diffuse. I zmienia swój obraz właściwie, czy and powinno zmieniać swój its, obraz. Its presentation. Można to powiedzieć, kiedy zadajemy sobie pytanie, co to jest nasza ojczyzna. When we ask ourselves, what is our fatherland, to można to powiedzieć, jest to być może na pewno przestrzeni języka. It is certainly the space of one's language. Przestrzeń pewnego, jakby powiedzieć, porozumienia. A space of a certain common understanding. W którym, jakby powiedzieć, społeczność, w której powiedziałbym, żyjemy razem w budowaniu pewnych celów. A society in which we live together for the achievement of common goals. Pewnych marzeń. Certain dreams. I można by powiedzieć, należałoby właściwie zbudować, czy raczej wyartykułować nową definicję ojczyzny. And one could say that we should actually construct or articulate a new meaning for the concept of ojczyzny, dla których do tej pory zabijali się ludzie. A concept for which until now people were killing each other. Są już chyba nieaktualne. It's probably not actual anymore. Ale jednak zdarzają się sytuacje, że wciąż do nich wracamy, jak do jakiegoś piekła. But still there are events and incidents where we come back to it as if to some kind. Coś takiego dzieje się w Polsce. And something like that is happening in Poland. Nacjonalistyczno-katolicki rząd, który w tej chwili the National Catholic Government próbuje zbudować nową rzeczywistość kulturową, which is trying to construct a new cultural reality, który podobnie jak to było za czasów Rzeszy, and which not unlike the Third Reich, przykłada wielką wagę do kultury. Pays great attention. Gives ale kultury w rozumieniu goebbelsowskim. But culture in Goebbelsian. Czyli jakby powiedzieć, budującej propagandowo pewien model. Something that builds propagandistically a certain model. Za który, że tak powiem, zahipnotyzowany naród będzie zabijał czy walczył. For which a hypnotized nation will go on to kill. Po wyjściu z komunizmu. After getting out of communism. Polska miała niebywałą okazję. Poland has an incredible opportunity. Włączyć się w tej chwili w tę jakąś taką, powiedziałbym, nowe marzenie ludzkie. To join the new human dream. Ja jestem z tego pokolenia hippizowskiego. I am from the generation of the hippies. I mogę powiedzieć, że dla mnie jednym z takich tekstów za którym bym poszedł, to jest Imagine Johna Lennona. And one of the texts that inspires me to follow would be Imagine John Lennon. Wyobraź sobie przestrzeń bez granic. Imagine a space without borders. Bez narodów, narodowości. Without nations, without nationality. Bez Boga.
without God, bez tych wszystkich rzeczy, za które do tej pory zabijaliśmy, without all those things for which until now we've been killing. Że możemy sobie jakby pomyśleć, że ludzkość jest projektem jeszcze czegoś, czego do tej pory, jakby powiedzieć, nie było. We can think of this as a project of which for humanity that has not existed until. I my nie tylko, że tak powiem, powinniśmy dorość do tego projektu. And we should not only come to this project, ale jakby powiedzieć, coraz bardziej pilnie musimy dorość do tego projektu. Ever more urgently we need to reach it. W przeciwnym razie nasza planeta zginie. Otherwise our planet will perish. Mogę powiedzieć, że w pewnym momencie, kiedy Polska weszła z komunizmu, I can say that at certain moment when Poland emerged from communism. Taka możliwość pójścia, powiedziałbym, całym społeczeństwem w przyszłość. This possibility of having the whole society enter the future. W ideę tolerancji. And the idea of tolerance. W ideę nowego zrozumienia współżycia. The idea of new understanding of what living together means. Wszystko to było możliwe. All of this was possible. I artyści w gruncie rzeczy, jakby powiedzieć, ruszyli do boju o tę przyszłość, o tę, jakby powiedzieć, nowoczesną ludzkość. And the artists joined the struggle to reach that future. Znaleźliśmy nowy cel. Znaleźliśmy nowy cel. We found a new goal. Bo przedtem, jakby powiedzieć, wszyscy byliśmy zaangażowani w walkę z ustrojem totalitarnym. Because before we were all engaged in the fight with a totalitarian system. I okazuje się, że nagle. And it turns out that suddenly. Mówię to troszeczkę jak bajkę. I am talking about it a little bit. Trochę uproszczam. A fairy tale. Trochę robię z tego taki musical, powiedziałbym, polski. I'm making a musical out of this. Ale można powiedzieć, nagle pojawia się władza. But suddenly the power appears. I pojawiają się spojrzenia nastroje. Społeczne nastroje. Social moods emerge. W których to wszystko się zawala. All of this falls down. I wracamy do nacjonalizmów. And we return to nationalism. Do dobrze znanego piekła. To very well known hell. Ludzi nienawidzących. Of people who hate. Miernych. Mediocre. Dążących do władzy. Dążących do władzy. Who strive for power. No i można powiedzieć, w takim kraju. And you can say that in a country like that. Nagle trzeba żyć. Suddenly you still have. Można sobie powiedzieć, podobnie było w tej epoce faszyzmu. It's similar to the epoch of fascism. Że artysta mówi sobie, tak, muszę żyć w tym kraju. An artist tells himself, yes, I have to live in this country. Mogę uciec ewentualnie. Possibly I could escape. Jeśli to życie będzie niemożliwe. If life here becomes impossible. Ale dopóki jest możliwe, trzeba jakby powiedzieć, żyć w tej swojej przestrzeni języka. But until it is still somehow possible, one has to live in this space. I walczyć, jakby powiedzieć, o odwrócenie opcji. And struggle to have the choices overturned. Można powiedzieć, że życie w Polsce. Life in Poland. W tej chwili daje mi. Right now. Wielki kryzys. Creates a great crisis for me. Osobisty, obywatelski, artystyczny. Personal, civic,
and artistic. To jest dziwne powiedzieć, nie wiem co dalej. It is strange to have to say, I don't know what next. Człowiek jest przyzwyczajony do tego, że bezpiecznie czuje się w przestrzeni, gdzie ma przeszłość. A person feels safe in a space where he has a past. Teraźniejszość. A present. I przyszłość. And a future. Wtedy może się w niej urządzić. Then he can somehow make himself comfortable. Zwłaszcza jeśli jest artystą. Zwłaszcza jeśli jest artystą. Especially if he's an artist. Artysta, jakby powiedzieć, urządza się w przyszłości. An artist makes himself accommodate in the future. W gruncie rzeczy, exactly, tak jakby powiedział, buduje przyszłość nie tylko swoją. He builds a future not just for himself. Ale powiedziałbym modelował przyszłość. But a model future drugiego, nazwijmy to, przykładowego człowieka. For somebody else. Artysta mówi ty. An artist says you. Ty masz taką drogę. You have this way. Moja intuicja. My intuition. Znajduje, jakby powiedzieć, jakąś możliwość. Finds some kind of a possibility. Buduje z tego dzieło sztuki. And builds a work of art from it. I mówię, patrz, and możesz tam iść. Look, you can go there. W takiej przestrzeni, in such a space, jak ta obecnie, like one that we have in takie budowanie przyszłości jest jakieś niemożliwe. Such building of a future is impossible. Trzeba się wrócić, one has to go back, i walczyć z powrotem o to, and fight again, co parę lat temu uważaliśmy za już zdobyte. For something that a few years ago we thought we have already achieved. To jest okropna sytuacja. And this is a terrible situation. Ale co robić? But what can we do? It's a big statement. Thank you for sharing. To get back to Müller, he wrote a play called The Mission. And there are three revolutionaries, and they're about to do a revolution, and then they get the message, the revolution has ended at home, and they didn't have a mission anymore. They tried to cope with it. What is the mission of the artist now in Poland? Well, for all of us, a question. We also live in difficult circumstances here. What is the role? What do you see? Więc przed chwilą właśnie powiedziałem, że jednym z objawów tego kryzysu artystycznego u nas w Polsce, być może i w innych krajach Europy, gdzie również możemy powiedzieć, że następuje pewien regres społecznego i kulturowego rozwoju, of social and cultural development. To co pan nazywa misją, what you call a mission, czyli jakby powiedzieć walką z tym czymś nieruchomym, which is to say a struggle with something immobile. Misją artysty jest zawsze walka o ruch. The mission of the artist is always a struggle for movement. Sartre powiedział świetnie. Sartre said, że między artystą i politykiem that between an artist and a politician, zawsze jest totalna różnica interesów. There is always a total difference of interest. Każdy polityk, kiedy dojdzie do władzy, when he strives for power, dąży do utrzymania tej władzy, when he comes to power, strives to keep it, a zatem do unieruchomienia zmian. And therefore
to immobilizing, to making any change. Bo jeśli tego nie zrobi, to on tę władzę straci. Because if he doesn't do it, he will lose his power. Misją artysty jest zawsze. The mission of the artist is always. Dążenie do zmiany. Striving for a change. Ponieważ jedynie, jakby powiedzieć, nieustanna zmiana świata. Because only the constant change of the world. I jakby powiedzieć, zmiana naszego, naszej duchowości. And a change of our spirituality. Dążenie naszej ludzkości. Striving of our humanity. Możemy powiedzieć w gruncie rzeczy dążenie do kondycji boskiej ludzkości. Striving for a divine condition. Bo Bóg nie jest niczym innym jak naszym projektem. Because God is nothing but our own project. Coś wspaniałego powiedział Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke said something wonderful. Bóg będzie. Bóg will be. God will be. Człowiek jest, jakby powiedzieć, twórcą Boga. A man is the creator of God. God's creator. Jako projektu. As a project. Sam sobie, jakby powiedzieć, być może nie zdaje z tego sprawy. Perhaps not fully consciously. Bo gdyby sobie zdawał sprawę z tego, because if he were to become conscious, że ta figura jest jego zadaniem, that this figure of God is his task, to uciekłby ze strachu. He would escape from fear. No więc dobrze, jeżeli artysta, misją artysty jest zmiana. So, okay, if mówi, the mission of an artist mówi is Sartre, change, says Sartre, to jest wiadome, że artysta nie może być kimś, jakby powiedzieć, na zlecenie polityka. Then we know that an artist cannot be somebody who is at the disposal of a politician. Bo będzie tylko prostytutką. Because he will be a prostitute. W związku z czym Sartre mówi tak, mądry polityk, so polityk, Sartre który says, ma, jakby powiedzieć, z jednej strony przyzwoitość, a z drugiej intuicję, who has some decency and a vision, nie powinien artysty opłacać should not pay the artist jako pracownika, as an employee, a worker, swojego pracownika, tylko karmić, tylko karmić, but he should feed him jako swojego koniecznego wroga, as his own necessary enemy. Ale można to powiedzieć, jeśli tego wroga zniszczy. But if he destroys this enemy. Jeśli polityk zniszczy kulturę. If a politician destroys culture. Doprowadza do katastrofy. He leads to a catastrophe. Własnej. His own. I społeczeństwa, którego, and society, które prowadzi. Which he leads. Można powiedzieć, życie żadnego społeczeństwa, the life of any society, nie jest możliwe bez ruchu duchowości, is not, is possible, without spirituality, tego parcia w przód. This pushing forward. Politycy tego nie wiedzą. Politicians don't know this. I dlatego wszyscy ulegają katastrofie. And therefore all of them fall into the hands of a to jest dziwne, że nie wyciągają, prawda, jakby powiedzieć, z historii, tego doświadczenia, from the experience, że wszyscy politycy, jakby powiedzieć, dążący do autorytarnej władzy, who strive for authoritarian power, kończą katastrofą. End with a catastrophe. Można powiedzieć, gdyby to była tylko ich katastrofa.
If it only were their own catastrophe. Możemy zobaczyć, prawda, jakby powiedzieć, do jakiej katastrofy doprowadził Hitler. We can see what kind of a catastrophe Hitler led to. W jaki sposób, jakby powiedzieć, zniszczył na wiele lat, prawda? How he destroyed for many years. Tę społeczność, która wówczas nazywała się Niemcy, prawda? That society that was then called Germany. Ja unikam teraz tego słowa naród. I try to avoid the word nation. Bo myślę, że to są słowa, które w tej chwili robią więcej złego niż dobrego. Because I think it's a term that causes more evil than good. Jesteśmy w tej chwili w czasach, we live in the times, w których naród, when nation, religia, religion, są w gruncie rzeczy, można powiedzieć, mają destruktywny charakter, niszczący. A lot to think about. And I think we all should take these thoughts on warnings and experience very serious. And I think it is a serious a moment for artists, but also for society. But you said mankind created God, so now you interpret the holy scripts of mankind, of the Kafka, of a Rilke, of a Musil. What led you to do the trial? Why the Kafka's trial at the moment? And tell us a bit how it started, the complications, and why did you decide to that of all texts? Dlaczego pan się zdecydował na proces Kafki ze wszystkich tekstów? Tak się działo, że w gruncie rzeczy po kolei brałem na warsztat wszystkie te dzieła, które... So happened that really I took into account all the works, były dla mnie kiedyś inicjacyjnymi tekstami, which were for me kind of an initiation. To jest też, jakby powiedzieć, niesamowite i fenomenalna refleksja czy doświadczenie. Really amazing and phenomenal reflection. Dzieła sztuki, które nas kreują w młodości. Of an artwork that create, artworks that create us in our youth. Najwięcej jest tych w młodości. And most of them are from the youth. Później jeszcze przychodzą czasami. Sometimes some others come a bit later. I wtedy się czujemy znowu młodzi. And then we feel again, yeah. Kiedy znajdziemy na przykład taki tekst w wieku lat 50, when we find a text like this at the age of 50, nagle znowu masz 20 lat. And suddenly you are again 20. To jest niesamowite, co czasami zrobić z ciebie książkę. Such text do to us. Ale do rzeczy. Kafka był jednym z moich inicjacyjnych pisarzy młodości. Kafka was one of the initiating authors of my youth. Przez rok chyba chorowałem na Kafkę. I was ill with Kafka for over a year. Bo wszystkie powieści Kafki się odchorowuje. Because you get ill, you have to get ill through these things. Tak jak się choruje na Dostojewskiego na przykład. Dostojewskiego. Such as some, in a way, like you get ill with Dostoevsky. Albo się choruje na Bernharda. Or you are ill with Bernhard. To są, można powiedzieć, tacy pisarze, którzy ci nie dają spokoju. And there are some writers who won't leave you alone. Którzy cię dręczą. Who torture you. Z którymi się nie zgadzasz. With whom you disagree. Można powiedzieć, czytamy Kafkę i nie zgadzamy.
We can say we read Kafka, but we don't agree with him. Nie akceptujemy tej drogi. We don't accept that way. Którą on pcha swojego bohatera. Through which, onto which he pushes his characters. Muszę powiedzieć, że do bardzo długo, no bo przeżyłem 73 lata swojego życia. For a long time, I've lived 73 years. I Kawki nie zrobiłem. And I've never done Kafka. Mimo że był on moim inicjacyjnym pisarzem. Even though he was my initiating author. Bałem się go tknąć. I was afraid of him, I was afraid to touch him. Można powiedzieć, była w nim, jakby powiedzieć, coś tak groźnego. There was something so threatening. A jeszcze inni mówią, nie rób Kawki. And others said, don't do Kafka. Bo go nigdy nie zrobisz dobrze. Because you will never do such a thing. To prawda, nie widziałem dobrze zrobionego Kawki. And it's true, I've never seen a well done Kafka. Moi wielcy mistrzowie robili Kawkę. My great masters did Kafka. I można powiedzieć, było to okropne przedstawienie. And they were terrible performances. Wielki Orson Welles, the great Orson Welles nakręcił proces Kawki. Kafka's trial. I był to okropny film. And it was a terrible film. No nie widziałem dobrze zrobionego Kafki. I've never seen a well done Kafka. Tak jakby tam tkwiła jakaś dziwna trucizna. As if it contains some strange poison. Czegoś nie można jakby powiedzieć w tej wyobraźni kawkowskiej. There is something in Kafka's imagination. Nie można tego, jak powiedzieć, wrócić z powrotem do rzeczywistości. Can be extracted and put into reality. Bo przecież przedstawienie to jest jakby powrót literatury do rzeczywistości. Because a performance is a return of literature into reality. Coś w momencie, kiedy Kafka zrobił z tego literaturę. When in the moment when Kafka made it into literature, chciało już na zawsze zostać literaturą. It wanted always to remain literature. I można powiedzieć, i już nie wrócisz do tego, już nie zrobisz z tego przedstawienia. And not returning, you cannot make a performance. Jest coś niemożliwego. It is something impossible. Ale troszeczkę to będzie dłuższa opowieść. It will be a little bit longer story. Choć chcę ją powiedzieć jak najkrócej. Even though I want to tell it. Dostałem propozycję zrobienia Kawki wiele lat temu. I got a proposition to do Kafka several years ago. Na festiwal kawkowski we Włoszech. For Kafka's festival in Italy. I wtedy zrobiłem pierwszego Tomasa Bernharda. And then I did Thomas Bernhard for the first time. Powiedziałem, że Thomas Bernhard to jest Kafka drugiej połowy. Powiedziałem, że Thomas Bernhard to jest Kafka drugiej połowy XX wieku. Is Kafka of the second half of 20th century. Bo mieliśmy jeszcze 20 wiek wtedy. It was the 20th century. I że można powiedzieć, że w odróżnieniu od Kafki, and unlike Kafka, który jakby powiedzieć pcha mnie w śmierć, who pushes me into death, i bezwzględną klęskę, and unconditional defeat, i bezwzględny pesymizm, and unconditional absolute pessimism. Z jakąś dziką miłością nawet powiedziałbym. With some kind of a wild love. Albo z sadyzmem. Or sadism, sadism. To Bernhard. Bernhard. Nazwijmy to, nie zostawia na świecie ani na drugich ludziach suchej nitki. Let's say he
doesn't leave anything on other people. He doesn't leave anything untouched. Ale w jego artystycznej agresji jest wola życia. But in his artistic aggression there is a will to live. Jest humor. There is humor. Jest, jakby powiedzieć, jakiś cel, dla który warto, można powiedzieć, to wszystko zniszczyć, co Bernhard chce zniszczyć. No i przez wiele lat tak było, że robiłem Bernharda. I did Bernhard. Do momentu, do którego ludzie w Polsce zaczęli mówić, until the moment when people in Poland began to say, że rzeczywistość, która nastaje w tej chwili, that the reality that is oncoming now, jest z Kawki, is from Kafka. To znaczy, że to, co jest w procesie, what is in the trial, że istnieje, powiedziałbym, to, co, czy, co dokonuje ta instancja nazwana sądem, ta instancja władzy. What this entity called the court, the power, która w procesie nawet nie ma ludzkiej twarzy. Which in the trial doesn't even have a human face. Ale w gruncie rzeczy za to, jakby powiedzieć, ma dziwną konieczność postawienia jednostki w stan oskarżenia. Compulsion to put an individual under indictment. Bo można powiedzieć, człowiek postawiony w stan oskarżenia, because a person who is accused, przestaje mieć własną moc, własną wolę, własną wolność, his own power, autonomy, freedom, i staje się obiektem manipulacji. And becomes an object to be manipulated. To jest w gruncie rzeczy rzecz, którą robi każda władza autorytatywna. That is in fact something that every authoritarian power is trying to. Można powiedzieć, każde indywiduum mieć każde indywiduum mieć, jakby powiedzieć, w stanie oskarżenia. It wants to have every individual accused and put under indictment. W stanie winy. In an individual who put him as a guilty. Można to powiedzieć, to indywiduum jest bezbronne wobec. And then one can say that this individual is defenseless. Również jeszcze jedna jest rzecz, która there's one more thing. I jest powodem, że mówimy, że ta rzeczywistość przypomina Kafkę. Which is the reason why we say that current reality recalls Kafka. To jest trywialność i jakaś, powiedziałbym, tempa, głupota tej siły. It is the triviality, the blunt stupidity of that power. To, z czym człowiek, który w jakiś sposób przez całe życie uważał, że swój rozwój duchowy, what a person through all his life thought as his spiritual development, przez swój rozwój duchowy prowadzi życie, swoje życie, and through this development leads his or her own do jakiegoś celu, to some kind of a goal,
to spotkanie z tą siłą trywialną, this confrontation with this trivial force, ten indywidualny cel unicestwia, the individual's goal is destroyed, annihilated. Bohater procesu Kafki, the hero of Kafka's trial, spotkaniu z sądem, in confrontation with the court, zostaje unicestwiony, becomes annihilated. Jako istota, as a being, której wydawało się, who thought, że jakby powiedzieć, może w świecie iść drogą, that he can, swojego indywidualnego marzenia, the world go, follow the road of his own individual dreams. To jest dla nas podstawowa rzecz, dla każdej istoty ludzkiej. This is a basic thing for every human being. I twoją największą wartością jest to, your greatest value, że żyjesz w świecie, is that you live in a world, w którym możesz iść drogą swojego indywidualnego marzenia, in which you can follow the way of your, the road of your own individual dreams. A społeczność to jest zbiór ludzi, and society is a collection of people, którzy żyją wspólnie, who live together, w tej drodze do indywidualnego marzenia, on this road to individual dream. To spotkanie, ta konfrontacja, this confrontation, z trywialną siłą, with the trivial force, głupiej, jakby powiedzieć, głupiego imperatywu władzy, of the stupid imperative of power, ten sens i ten cel unicestwia, annihilates this goal. Wtedy powiedzieliśmy sobie, no tak, no to jest czas może, so we could say that perhaps it's time, żeby spotkać się z tym utworem tak straszliwie pesymistycznym, to confront this work that is so pessimistic. A z drugiej strony z utworem, o którym wszyscy mówią, że jest nie do zrobienia. An artwork that everybody says cannot be done. So, how did you approach it dramaturgically? How did you put it on stage with ballets? What was the idea? What did you find out? What surprised you in the rehearsal process? Znalazłem jedną rzecz. I found one thing. Dziurę w tej powieści. A hole in this novel. Białe miejsce. A white spot. To znaczy, jakby powiedzieć, część nienapisaną. A blank spot, unwritten. Wiadomo bowiem, że Kafka nie napisał całego procesu tak, jak zamierzał. We know that Kafka didn't write the trial in the way that he intended. To bardzo dziwne jest, jak powstała ta powieść. And it's very strange how the novel got written. Ta powieść powstała, powiedziałbym, bardzo osobiście. It was created in a very personal way. I powstanie związane było z narzeczeństwem, z, można powiedzieć, z relacją miłosną pomiędzy Kafką i Felicją Bauer. And it was connected to the love relationship between Kafka and Felice Bauer. Wiadomo było, że bardzo dziwne były wszystkie, powiedziałbym, relacje miłosne Kafki. And it's known that Kafka's love relationships were strange. Coś w nim było takiego, że uniemożliwiało mu, jakby powiedzieć, there was something in him that made it impossible for him. Normalną relację miłosną, małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. Love relationship, a marriage. Przez 5 lat był w związku narzeczeńskim. For 5 years he was affianced. W gruncie rzeczy oszukiwał swoją narzeczoną. But in reality he was lying to his fiancée. Ciągłym przesuwaniem obietnic.
constant delaying of his promises. Sam niesłychanie bał się małżeństwa. And he himself was very afraid of jak tłumaczył, głównie bał się dlatego, że małżeństwo spowoduje to, że nie będzie mógł dalej pisać. He explained that he was afraid that marriage would make it impossible for him to write. Ale myślę, że rzeczywiste powody były o wiele bardziej banalne. But I think that real reasons were much more banal. Bał się po prostu, jakby powiedzieć, silnego związku z drugim człowiekiem. He was afraid of a strong relationship with another person. Może były to również lęki seksualne. Perhaps they were also sexual. W każdym razie doszło do bardzo dziwnego zdarzenia. But then something very strange happened. Felicia Bauer w Berlinie wytoczyła mu proces prywatnie. Felice Bauer sued him in Berlin. Wraz z przyjaciółką i przyjacielem. With a friend, with two friends. W hotelu. In a hotel. Że tak powiem, no jakby zrobiły sąd. They kind of conducted a trial over Kafka. To był proces. And that was a trial. W czasie którego Kafka nie powiedział ani słowa. During which Kafka said not a word. Wrócił do Pragi. He returned to Prague. I zaczął pisać proces. And he began to write the trial. To znaczy, jakby powiedzieć, swoje intymne przeżycie. He was transforming his own intimate experience. Uniwersalizował w pewnym sensie. Trying to universalize it. To rzeczywiście genialny pomysł był. And that was a genius idea. Bo z jednej strony zawsze trzeba, żeby powiedziałbym, mój pomysł artystyczny miał w sobie jądro jak najbardziej intymne. Because my idea has as its kernel something that needs to be very intimate. Bez tego nie ma dzieła. Without it, there is no artwork. Napisał z rozpędem początek. He began with with quite energy the beginning. Napisał z rozpędem koniec. He energetically wrote the ending. I zaczął się męczyć nad środkiem swojej powieści. To suffer about the metal. Gdzie miał w gruncie rzeczy zamiar, jakby powiedzieć, wniknąć. Where he wanted to dive into wewnętrzne doświadczenie swojego bohatera. Internal experience of his character. Do tej pory, ani w początku, ani w końcu. And until now, neither in the beginning nor at the end. Ani bohater. Neither the hero Joseph K. Ani oskarżyciel. Nor the prosecutor. Nie mówi ani słowa o tym, za co zostaje. They don't say a word. Oskarżony. For what he is accused. To jest druga genialna rzecz. And this is another genius thing. Można powiedzieć, czytelnik nie wie, o co zostaje oskarżony. The reader does not know what Joseph K. is accused of. Miało to nastąpić w tym środku. That was something that was supposed to happen in the middle of the novel. Znamy liczne, jakby powiedzieć, szkice. We know several sketches. Które są dostępne w faksymile zeszytów Kafki. Which are available in the facsimile of Kafka's notebooks. Ale ze środkiem Kafka nie umiał sobie poradzić. But with the metal Kafka didn't find a way to deal with it. To jakby powiedzieć nie pierwszy raz. This is not the first time. Z zamkiem było podobnie. It was similar with the castle. Podobnie było z Ameryką. And similarly with America. Kafka nie był człowiekiem łatwo piszącym. Kafka was not somebody to whom writing came easily. To było coś takiego, że tak jakby Kafka
prawie sam o tym mówi, że nie umiał sprostać swojej własnej wyobraźni. Kafka said it himself, that he somehow could not match his own imagination. Pisanie było dla niego czasami, jakby powiedzieć, torturą. Writing was sometimes a torture for him. Ale nie pisać, to znaczy umrzeć. But not to write meant to die. Więc kiedy Kafka umierał i when Kafka was dying, kazał Maxowi Brodowi spalić proces. And he asked Max Brod to burn the trial. Jako dzieło w swoim mniemaniu złe. As a work in his own opinion a bad one. No to wiemy wszyscy, że Max Brod tego nie zrobił. Well, we know of course that Max Brod didn't do it. Ale zrobił drugą rzecz, powiedziałbym, dosyć lekkomyślną. But he did something else, which I think was rather incautious. Złożył początek do końca. He put the beginning into the end. I wydał jako całą powieść. And published it as a whole novel. Ta książka ma w środku dziurę. This book has a void in the middle. Ja od samego początku wiedziałem, że te dziury to właśnie po to robimy te ten and from ten the very beginning I knew that we are doing the performance for this void. Żeby wejść w tą dziurę. To enter into it. Można powiedzieć z sobą. With our whole being. I można powiedzieć napisać tę środkową część. As if to write that middle. Po to po raz drugi, jakby powiedzieć, ożywiamy tego bohatera kafkowskiego. This is why we are making the Kafka's hero alive. Nie tylko po to, żeby on zrobił to, co napisał Kafka. To resurrect him not only to do what Kafka wrote. Ale żeby zrobił więcej. But to do more. Żeby powiedział tego, czego Kafka nie napisał. To say what Kafka did not write. Zawsze mam takie poczucie, że biorę jakiegoś autora po to, I always have a feeling that I take an author, żeby napisać, czy jakby powiedzieć to, czego on nie napisał. To write or to say something that the author has not written. Możemy powiedzieć, z jednej strony mogę, już wam mówiłem, prawda, o monologu wewnętrznym aktora. On one hand, I already told you about internal monologue. I jeśli aktor, który gra rolę Franza K., czyli Józefa K., and if an actor who plays the part of Joseph K., pójdzie głęboką drogą tego monologu, will go into deep road of this internal monologue, to może jemu się, jakby powiedzieć, uda odczuć, perhaps he will succeed, jakby powiedzieć, wziąć take tamto coś, this something, co tkwiło i nie zostało napisane. What was there, but was not written. Tak daleko sięgają nasze, jakby powiedzieć, marzenia. This is how far our dreams go. Moje reżysera. Mine as a director. I aktora. And the actors. Ale jeszcze jeden, ostatni kawałek tej przygody. One more thing. Zaczęliśmy robić ten proces. We started to do the rehearsals. Byliśmy w środku pracy. Byliśmy w środku pracy. We were in the middle of working on it. Byliśmy w gruncie rzeczy cali zaczadzeni szukaniem tajemnic Kafki. We were poisoned with looking, searching for Kafka's secrets. Kiedy nastąpiła katastrofa teatru, w którym robiliśmy ten when proces. The theater where we were doing, where we were working to present this,
underwent its own catastrophe. Mianowicie dyrektor, który do tej pory niezwykle ambitnie prowadził ten teatr. The director of the theater, who very ambitiously led that theater. Ale stał się człowiekiem niewygodnym dla władzy. But became somebody who was not liked by the powers that be. Został usunięty ze stanowiska. Was removed from his post. I władze w, jakby powiedzieć, zafałszowanym konkursie powołały. And in a staged competition, the powers nominated człowieka, jakby powiedzieć, nowej prawicowej opcji. Somebody, a man of the new right. Wszyscy zareagowaliśmy, jakby powiedzieć, aktem protestu. We all protested. Ja zerwałem pracę. I stopped working with the aktorzy. And the actors. I częściowo również, jakby powiedzieć, odeszli. Some actors left the theater. To jest w Wrocławiu, tak. Polish Theater in Wrocław. Inni zostali przez dyrektora usunięci. And others were fired by the new director. Za nieprawomyślny stosunek do nowej dyrekcji. For not being yielding to the new leadership. Zaczęły się procesy przypominające procesy Kawki. And there were some court proceedings that reminded one of Kafka's trial. Więc przyszła rzeczywistość, która zaczęła pisać ten środek książki. So a reality arrived that began to write the middle of that book. Po roku, że tak powiem, myśleliśmy, że już jest koniec z naszą przygodą z Kafką. And we thought that our adventure with Kafka was at an end. Parę teatrów z Warszawy, która jest, Warszawa jest wyspą, gdzie jest, jakby powiedzieć, nie pisowski rząd. Some theaters from Warsaw, and Warsaw is an island that is not subject, does not follow the right-wing national government. Trochę tak jak New York, prawda? A little bit like New York. I gdzie mogę sobie na to pozwolić, żeby jakby zaproponować nam powrót do tej pracy. And they could afford to ask us to return to work on the trial. I wtedy powiedzieliśmy sobie, nie wracamy do tego, co zaczęliśmy. And then we said, we are not going back to what we have been. Tylko napiszemy tę przygodę z Kafką na nowo. But we will write that adventure with Kafka from the beginning. I włączymy swoją artystyczną, jakby powiedzieć, swoją artystyczną katastrofę and, do. And we will include our artistic idea. Do kafkowskiej opowieści. Into Kafka's story. Yeah. So. Jackie, I don't know if it's possible to see, we have the short trailer. So we are going to see now part of what Kafka wanted to be burned, what he couldn't write in Matthew's imagination, what the powers and the Roslav Theater didn't want to be produced, and now, for whatever reasons, is now not arriving in New York. So this is the 2 minute or 3 minute trailer. So we're going to watch it. Mówmy przez czas jakiś on gra. On mówi, że nie zna prawa, a twierdzi, że jest niewinny. A nie wolałby pan zostać? Był spokój, bezruch. Wierzyliśmy w nasze urojenia, nazywaliśmy to rzeczywistością. Nikt nam nie przeszkadzał. On już tu jest. Nie przeszkadzał. On już tu jest. Komisja się narzeka? Tak, to była komisja.
Panie, wdałbym się do tego, co myślę w samotności, to jest przestępstwo. No ale przecież pani nie zdbał. Jeżeli się do mnie nic chodzi. Nie mogę na tobie, bo ciebie nie ma. Odstawiliście teraz, nie wiem, przede mną tutaj jakiś nędzny teatrzyk. Udawałeś się przede mną jakieś dwie partie, różniące się poglądają. Jesteś, no, jesteś, bo ja jest. Jedna kaskaza, jedna się gasi po prostu. Jest, po co, żeby mnie sprowokować? Pewnie o to, żeby nie rozdał się. Kto pamięta, jak wyglądała prawda? Więc zaczynają zmieniać poszczególne słowa, zdania, całe paragrafy. Adwokacie! Zostało mi z powrotnie stracone coś innego. Trzeba to wszystko spalić. Ale ty jesteś słaby. Pan nie jest lepszym człowiekiem od mnie. Tam tego jest rozgadzone. Pan by chciał to coś zmienić. Zostało mi zmienić. Stracone coś innego. Strajk generalny. Trzeba tak sobie nie jadą. Before we now come to one or two audience questions, just when you heard it would not come to New York, what came to your mind? What were you thinking? What was he thinking when he knew the show in New York would not happen? What was his initial reaction? It was very sad for us. It was very sad for us. Bo oczywiście to jest coś takiego, że każdy projekt wyjazdowy show that goes on the road jest jakimś poczęciem czegoś. Is a beginning of something. To zawsze rośnie coś takiego, jakby powiedzieć, jak jakiś płód. It begins to grow like a fetus. Można powiedzieć, ten płód był bardzo zaawansowany. And this fetus was quite advanced. My byliśmy zaawansowani w tym, jakby powiedzieć, naszym przygotowywaniu się do tego. We were advanced in our preparations for this. Organizatorzy byli zaawansowani. The organizers were quite along the way. Można powiedzieć, ta aborcja. And one can say that this abortion odbywa się w ostatnim miesiącu. Place in the last month of pregnancy. To jest jakby powiedzieć strata czegoś, co. It is a loss of something. Trudno powiedzieć, na czym to polega, prawda? It's kind of hard to say what's the issue here. To nie jest tylko to, że o, przyjedziemy, prawda, jakby powiedzieć do Nowego Jorku, to tutaj będziemy parę przedstawień, będziemy. Próbowali jak najbardziej, prawda, mieć sukces w spełnieniu, powiedziałbym, własnych żądań wobec kondycji spektaklu. And that we would have a success in our own demands for having a successful performance here. To jest coś takiego, prawda, że każdy, kto wie, jak to jest, kiedy mamy bardzo emocjonalny stosunek do tego swojego dzieła. It's like when we had a very emotional relationship with our own work. Do życia tego dzieła. It's life. Każde wznowienie, jakby powiedzieć, i każdy wyjazd
staging and every traveling with a performance. Jest fragmentem życia tego spektaklu. Is a fragment of the life of that spectacle. Więc trochę to jest takie uśmiercenie. So it is kind of a killing. I można powiedzieć głupie uśmiercenie. One can say a stupid killing. Ja rozumiem bardzo, jakby powiedzieć, emocjonalną postawę tutaj dyrektora festiwalu. I do understand the emotional reaction of the Jane Wegman, the director. No, który się poczuł w jakiś sposób jakby oszukany, prawda? That he felt cheated. No bo można powiedzieć już bardzo daleko zaszedł, już był sprzedaż biletów i tak dalej. I tak dalej. Można powiedzieć nagle w pewnym momencie jest to rodzaj jakiś taki, prawda, każdy to odczuwa jak pewnego rodzaju kompromitację. And everybody feels like it's a certain kind of disaster, the compromitation. Odwołanie w takim momencie. A recall of a scheduled performance. Rzecz polegała też między innymi, prawda, jak powiedzieć, a z drugiej strony, jak powiedzieć, to poczucie, i że wnikamy w przyczyny tego, dlaczego się tak stało. But on the other hand, we try to look into the reasons why this happened. Nie jestem w stanie tego, jakby powiedzieć, w pełni wyjaśnić. And I am unable to fully explain it. I to jest kolejne kafkowskie doświadczenie. And that is another kafkaesque experience. Że nie jestem w stanie wyjaśnić, jakby powiedzieć, motywacji tego. I cannot understand the motive. Wiadomo jest, że wszystkie zaproszenia na festiwalu, na festiwale w tej chwili mają w sobie coś dzikiego, to jest prawda. We know that all invitations to take part in festivals have something wild about artystyczne festiwale, artystyczne teatry artistic festivals ciągle walczą z continue struggling z brakiem pieniędzy with a lack of money. Bo można powiedzieć wszechświatowy brak pieniędzy na wysoką kulturę. Because of the worldwide deficit of funds for culture. Niemalże niewysoką, nazwijmy to, poszukującą awangardową. Especially the avant-garde that's searching, that art that is searching. Wyrzucam tam to słowo wysokie. I don't want to say high. Nie o to chodzi. That's not the point. I nie ma pieniędzy, więc wiadomo, że prawda, jest coś takiego, że wszyscy dyrektorzy festiwalów i teatry robią różne dziwne rzeczy, żeby, jakby powiedzieć, to osiągnąć to marzenie. Are trying this way and that to fulfill their dreams. Że się nie podpisuje umów do samego końca. That one does not sign contracts until the very end. Bo to jest ciągle jeszcze przedmiotem walki. Because it's always a subject for negotiations. Ale ludzie sztuki postępując w ten sposób. But artists doing so. Nieustannie walcząc z wszelkiego rodzaju przeciwnościami. Jednak zazwyczaj osiągają marzenia. Bo kto chce, ten osiąga. Taka jest prawda. Więc to, że w pewnym momencie, prawda, jakby powiedzieć, u nas w Polsce so, at some point, ktoś mówi, nie było podpisanych, jakby when someone says in Poland, porozumień, nothing was, the contract was not signed. Tak mówi w tej chwili, prawda, jakby władze, które zawiadają kulturą, nie wchodzę, jakby that's what the authorities
that administer and rule over culture in Poland are saying. To jest w tym momencie tylko, jakby powiedzieć, taki powód, że nie chcę. This is really, the reason is that they don't want to. To jest pierwszy przypadek. This is the first case. Że, jakby powiedzieć, nie udaje się takie marzenie. We had a failure of a dream. Bo wśród prawdziwych ludzi sztuki te marzenia zawsze się udawały. Because among artists such dreams usually do. Dopiero musi przyjść ktoś, kto, jakby powiedzieć, bardzo nie chce. Only when someone comes, żeby to really doesn't want to do that. Yeah. There were so many visits from technical teams and theaters. I think it also displays a great deal of insecurity of a supposedly strong government and a misinterpretation of a very strong heritage of a actually something, if you talk about a nation, something to be really proud of. It is exceptional what Poland has produced, kind of poets, theater artists, painters, sculptors, something to be enormously proud of, and it's a cultural diplomacy, but also a kind of a social credit for that tiny nation that suffered so much over centuries, and it is our hope that things will do change and move, and your work for sure is part of moving and not showing, perhaps is even stronger in the pointing to the void pre-thought that. I think we have time for one or two audience questions. One, and it's the second one, so we start here. Carol. Hi. First of all, just as this is not a question, I saw your production of Helen Plots. I saw it in Paris, and I thought it was extraordinary. And I kept saying to John Kloss, I want that one here, because it so speaks to the moment, but clearly so does Kafka. My question, comment, concerns the Adam Mickiewicz Institute, which many of us, producers, presenters, scholars, have worked with, and they now seem to present themselves as an unreliable partner. And how does this institution, as far as you know, imagine itself going forward? Tu jest też, jakby powiedzieć, sprawa, prawda, mamy wielki dług wobec Instytutu Mickiewicza, który zawsze, jakby... Here is the issue. We have a great debt to the Adam Mickiewicz Institute. Zbiera w swoim gronie wielu wspaniałych ludzi, którzy, jakby powiedzieć, rozsiani po całym świecie. Many great people who were propagating Polish culture. Współpracowało z marzeniami i byli to też marzyciele bardzo często, których celem było sprostanie, powiedziałbym, temu, żeby jak najszerzej polską kulturę pokazywać na świecie. Propagating and presenting Polish culture. W momencie, kiedy Instytut Mickiewicza, prawda, jak powiedzieć, stał się również obiektem zawłaszczenia. At the moment when Adam Mickiewicz Institute was an object that was obecnie władzy PiSu. By the current government of law and justice i Ministerstwa Kultury, and the Minister of Culture, które jest w tym momencie, jakby powiedzieć, ręką obecnej władzy, which is the hand of present regime in the realm of culture, na polskiej kulturze, for Polish culture. Do tej pory jeszcze były takie praktyki, że, prawda, że
że w Instytucie Mickiewicza trochę tam, powiedziałbym, szmuglowali, oszukiwali Ministerstwo Kultury. Until now they were trying to kind of maneuver around the Minister of Culture, slightly misleading them. Żeby, że tak powiem, nie zostało to wszystko zatopione, tak jak... So that projects would not be drowned. Jak to grozi w momencie, kiedy obecna władza rzeczywiście zapanuje nad wszystkim. As we know, is a clear threat if the current regime Powiedziałbym, powodem nagłego braku pieniędzy and the reason for this sudden lack of money jest zmiana na stanowisku Instytutu Polskiego w Warszawie. Of the director of the Adam Mickiewicz Institute. Tam przyszła osoba the new director is nominowana przez PiS. Nominated by the Law and Justice Party. I skończyły się, jakby powiedzieć, te nieoficjalne pomocy. And those unofficial ways of going around some bureaucratic obstacles. Ministerstwo Kultury ma tak zwaną czarną listę artystów. The Minister of Culture has a so-called blacklist of artists. Do której mam, jakby to powiedzieć, zaszczyt należeć. To which I have an honor to be on. Very good question, and I think it also should go to the Institute. They also, I think 2 weeks ago, was by Orban, the Prime Minister, a meeting to reorganize the entire culture in Poland, how it is organized. Regions of Poland are proud to declare themselves gay, lesbian, and queer-free. Shocking developments for everybody, and indefensible, and I think a crime also against humanity, and the access to arts, to healthcare, education, are basic human rights, and I think we all have to support that, and we have to be fighting for that. So maybe one more question, we have a little bit over time. Is there one more? And we are here. We are recording, so you will have to take the mic. Awesome. Is the production running in Warsaw then? Czy przedstawienie kawki w tej chwili jest pokazywane w Warszawie? Bywa, owszem. Sometimes, yes. Tak jak mówię, Warszawa jest wyspą. As I say, Warsaw is an island. Gdyby Warszawa była pod władzami PiS-u, na pewno by to przedstawienie nie było już grane. But if Warsaw were administered by the Law and Justice Party, it would not be presented. So we have to fly to the Warsaw Island to see your play and take a vacation. Flights are cheaper since the coronavirus thing, so hotels are cheaper. Yeah, so maybe we should go. I think it's a great loss, and we are terribly sorry that we are not able to see your work. We act locally, we direct and do theater locally, but we think globally, and we all work in global connections. And dramaturgy is becoming globally direct. Like world musicians will know what music is being played in other countries. It's of significance to have an exchange. It's already hard enough to hear voices outside America. So it's a very sad day, I think, for the world theater. But I would like to thank you really for coming, despite being rejected. It's to take your time and energy to fly in for this discussion. And for Sunday, I would all encourage you, if you have time, NYU and Jay Wegman, the great artistic leader of this group, will organize together with Penn, the Writers' Organization, and the Public Theater, and also with us, reading a marathon reading of Kafka's Trial, which will be nowhere close to, I think, the production or the real inner monologue you will have when you read the text. But still, I think it's important to show up for that. And again, I would all of you like to recognize this is a master of theater. It's very hard. But people say a touchdown, score a goal, but to be a great director of theater over decades is an incredible achievement. And so he has our highest respect. And I would like to acknowledge the presence to be of a great artist. And so thank you for coming and thank you.
dziękuję. Cieszę się, że mogę się z wami spotkać. Thank you very much. I am very happy that I could meet with you. I myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się bardziej, jakby to powiedzieć, cieleśnie, czyli czyli z przedstawieniem. With the performance. So we're going to have a little reception in here, so please stay and share one but again a great applause for the show. You have to wake up. Yeah. Sometimes I haven't seen your ages.